Moc historii. Dzień dobry, witamy Państwa tuż po południu. Cezary Jastrząbski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Robert Szumielewicz. Dziś nasz program, niestety, będzie krótszy, bo o 12.40 rozpoczyna się transmisja meczu pierwszej ligi piłkarzy Korony z Hrobrym Głogów. Ale mimo, że krótsza, to na pewno nie będzie mniej ciekawie niż zwykle, bo dziś wybierzemy się do gminy Rytwiany, do wsi Tuklęcz i od razu wyjaśnimy, że będziemy mówić w Tuklęczu, a nie w Tuklęczy. Wielokrotnie w naszych podróżach staramy się wyjaśniać nazwy miejscowości. Nie będzie inaczej, ale dlatego, bo z nazwą wiążą się legendy, które krążą wśród miejscowej ludności, no i położenie w sumie. Mnie też jest ciekawe. Na pewno wielkie problemy już są z samą nazwą. Rzeczywiście to trudno wytłumaczyć. Niewiele mamy takich nazw w regionie Świętokrzyskim, których znaczenia no nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Powiedzmy, że może być ich kilkanaście, nie więcej. No i zapewne. Tu klęcz też do takich nazw należy, bo trudno powiedzieć skąd ona właściwie się wzięła. Rzecz jasna, że no, aż korci, żeby przypisać do tego jakąś osobę i uznać tę nazwę jako odosobową, no ale przy nawet poszukiwaniu takich imion dawnych, to jednak nie natrafia się na imię, które by dało początek tej nazwie. Tym bardziej jest to jeszcze skomplikowane, że. No, jeśli popatrzymy na dawne zapiski, no to rzeczywiście język można sobie połamać. Gdybyśmy chcieli na przykład tak jakoś zgrabnie, szybko, jednym zdaniem wymienić te wszystkie warianty nazwy, my będziemy z tym mieć kłopot, no bo od wieków ta nazwa rzeczywiście była różnie przekręcana. I trudno powiedzieć, czy to wiązało się właśnie z taką niemożliwością zapisu łacińskiego, czy też właśnie no, z jakąś niefrasobliwością, z pomyłkami i z tym, że przeinaczano tę nazwę bardzo szybko i to czasami jest tak, że w jednym roku przed setkami lat nazwa brzmi w określony sposób, a w następnym roku już całkiem inaczej ją zapisywano. No i rzeczywiście takie łamańce językowe można by tutaj ćwiczyć na tej nazwie. Zwróćmy uwagę na to, że na przykład po Ponad 600 lat temu zapisano nazwę jako TW, tego się chyba nie da nawet przeczytać. TWC lunch, TWC więc no jak to wymawiać dzisiaj. Potem wkrótce już tchuk lunch, tchuk LUNCH, tchuk lunch, tchuk -lunch tch -tch no więc w ogóle rzeczywiście skomplikowane nazewnictwo. No, i z tego punktu widzenia, rzeczywiście no nie pozostaje nam, zdaje się, nic innego jak oparcie się na różnego rodzaju opowieściach dziwnej treści, a więc na legendach, które wiążą się. Z takim przekazem, chyba jednak nie do końca utrwalonym, jeśli chodzi o ustny przekaz, tak mi się wydaje, bo to nie jest jakaś tradycja, która byłaby odnotowywana już dawno, no ale jednak każdy sobie chce tę nazwę jakoś wytłumaczyć, i stąd różnego rodzaju konstrukcje, które mają za zadanie wytłumaczyć tę dziwną nazwę tuklęcz, co to miałoby oznaczać. I w związku z tym, no, jedna taka prosta legenda, rzecz jasna, wszystko odnosi się do tego polecenia, tu klęcz. I w związku z tym mieszkańcy tak sobie nazwę tłumaczą, że jakiś dziedzic, jakiś bogaty właściciel okolicy, w tym właśnie miejscu kazał furmanowi, który przewoził drogocenne jakieś jego skarby, klęczeć i przysięgać, że nie zdradzi tego miejsca, gdzie on te skarby przewoził. Do końca nie wiadomo o co właściwie chodzi, czemu on miałby przysięgać, no ale być może, że no. Na przykład skąd się wzięły te skarby, można by to tak zinterpretować i stąd ta nazwa tu klęcz, no i przysięgaj. Jest jeszcze bardziej taka skomplikowana opowieść, która oczywiście już dotyczy sił nieczystych, ale najpierw dotyczy kwestii obyczajowych, wiązać miała się z tym, że niejaki, tak jak to nawet można wyczytać w takiej publikacji wydanej w Staszowie, Kazimierz, więc już było nawet wiadomo o kogo chodzi, niejaki Kazimierz miał żonę, której imienia jednak ta tradycja nie przekazuje, ale to była taka, no, no, moglibyśmy powiedzieć chłopobaba, baba. Tam nawet kaźmisz chyba było napisane. Tak, Pizale, no bo to... to kaźmisz, tak, tak. Kaśko Kaźmisz, no i w związku z tym, że ona no takie miała gabaryty, że rzeczywiście zarządzała w domu, była nie tylko szyją, ale i głową całej rodziny, więc ten biedny Kaźmisz, ten Kaśko no nie bardzo wiedział jak sobie poradzić, no i ona w końcu go rzeczywiście tak utrapiła, że poprosił diabła o pomoc, no ale nawet diabłu nie udało się tej kobiety spacyfikować i w związku z tym, tego diabła ona również tarmosiła, a potem powiedziała tu klęcz, no i się nie ruszaj stąd i będziesz tu zawsze klęczał. Ma podobno gdzieś tam rzeczywiście jęczeć, kiedy klęczy właśnie gdzieś w jakichś okolicach tu klęcza. Ale oczywiście no to są jakieś próby wyjaśnienia nazwy. Ten folklor jest o tyle interesujący moim zdaniem, gdyby on miał rzeczywiście jakieś odległe tradycje. Bo ja już nieraz spotykałem się z takimi sytuacjami, kiedy współcześnie usiłujemy jakąś nazwę wytłumaczyć i bardzo często sięgamy po zbiory różnych legend, które nie pochodzą z naszego regionu, no ale kiedy chcemy jakoś tam wytłumaczyć nazwę, to sięgamy po jakieś inne opowieści i zaczynamy trochę trawestować je, przenosić na nasz teren, no i tak to czasami wygląda. Sprawa jest jeszcze tym bardziej skomplikowana, że no nie ma takiej nazwy w Polsce. Więc mamy bardzo oryginalną rzeczywiście nazwę, i do tego tuklęcza choćby z tego powodu warto przyjechać, żeby znaleźć się w miejscu bardzo oryginalnym, nietypowym, niecodziennym. Kiedyś, czyli w XVI wieku, była jeszcze miejscowość Tuklęcz, czyli okolice, no tak szeroko powiedzmy, Ziemi Łowickiej, czyli na północ od naszego terenu. Ale ona zaginęła, przepadła, po prostu no nie ma jakiejś tradycji, nawet nie wiemy, gdzie ona się znajdowała. Tak samo się nazywała Tuklęcz. Na szczęście nasz Tuklęcz sobie poradził i przetrwał. Wprawdzie w stanie takim, no, że to nie jest jakaś olbrzymia miejscowość, ale tym bardziej ciekawa, że przetrwała jednak w porównaniu do tej innej miejscowości różne burzliwe okresy w swoich dziejach. Wiemy, że Tuklęcz istniał już na pewno w XIV wieku i z kilku sąsiednimi wsiami. Należał do benedyktynów ze Świętego Krzyża, no właśnie. Ta sprawa jest o tyle prosta i oczywista dla miłośników naszego regionu, iż pamiętamy, że właśnie Konie Młoty, czyli pobliska miejscowość, parafia dla tuklęcza oraz bardzo blisko leżąca Święcica, to są miejscowości właśnie od dawna wymieniane wśród tych wiosek, które stanowiły uposażenie, klasztoru benedyktyńskiego na, na Świętym Krzyżu. Ale w starszych źródłach pisano na ten temat, że pierwsze wzmianki dotyczą takiej tradycji ludowej, to ksiądz Wiśniewski o tym wspominał, iż Bolesław Chrobry podarował konie młoty, święcice i tuklęcz klasztorowi benedyktyńskiemu i że to była ta pierwsza podstawowa partia uposażeniowa więc ta pierwsza decyzja wiązała się z tym, że te okolice właśnie również przypisano klasztorowi. No ale okazuje się, że to nie było takie proste i oczywiste, dlatego że kiedy nastąpił pewien rozwój badań historycznych, okazało się, że jednak natrafiliśmy na wiadomości dotyczące Tuklęcza. Sprzed czasów, kiedy on należał do klasztoru benedyktyńskiego. I rzeczywiście należał. Ale też nie był to okres zbyt długi, bo kiedy mówimy o XIV wieku, czyli o tych pierwszych wzmiankach, które dotyczą tuklęcza, to na początku wieku XVI już nie należał do klasztoru, a w XIV jeszcze nie należał do klasztoru. A więc mamy taką sytuację, że no po roku, tak moglibyśmy powiedzieć, po roku 1396, kiedy to tuklęcz nie jest wymieniany jako własność klasztoru, Musiało nastąpić to przejęcie i, i klasztor stał się właścicielem Tuklęcza. Natomiast na początku XVI wieku, w wyniku starań rodziny łaskich, o których jeszcze mam nadzieję chociaż dwa zdania powiemy, nastąpiła zamiana dóbr i klasztor przestał być właścicielem Tuklęcza, czyli no to był krótki okres, tak moglibyśmy powiedzieć. W takim razie jest to na pewno interesujące, jakie byłyby początki Tuklęcza który jednak no, nie jest wymieniany w źródłach razem z koniemłotami i ze święcicą. Czyli trzeba by powiedzieć tak, że albo przy okazji tych źródeł, które posiadamy, nie było konieczności pisania o Tuklęczu z jakichś powodów, czyli na przykład, że to była jakaś własność niezwiązana z tą sytuacją, którą źródła opisują, no albo też jeszcze wtedy Tuklęcza nie było. Czyli no jest taka możliwość, że powstał w XIV wieku, ale oczywiście jest też możliwość, że istniał wcześniej, podobnie właśnie jak te sąsiednie miejscowości. Na pewno mamy ten rok 1396, kiedy to w zapiskach sądowych województwa, Sandomierskiego występuje Andrzej Stuklęcza. Wprawdzie jest tam zapiska, że to jest Andrzej Stuklęcza, a teraz Skrzczonowic, Czyli ten 1396 rok wskazuje nam, że wcześniej był Andrzej właścicielem Tuklęcza, a teraz jest już właścicielem Pobliskich Chszczonowic. No ale jednak ten tuklęcz jest wymieniony. Przy okazji, oczywiście, sprawa dotyczyła tego, że Andrzej został ukarany karą 15. Dotyczyło to kwestii dwóch wołów, które musiał przekazać w wyniku tych decyzji sądowych. Wartości dwóch grzywien. Chodziło właśnie o no, takie sprawy typowo sądowe. No ale jednak tuklęcz mamy wtedy wymieniony. A tymczasem, właśnie te sąsiednie miejscowości były już wymieniane na początku XIV wieku. No więc mamy tu jakiś problem. Być może, że jak trafimy kiedyś na jakieś kolejne informacje, to okaże się, że Tuklęcz ma te daty też troszeczkę przesunięte w przeszłość. Na no a tymczasem musimy na tym się opierać, ale są jeszcze inne ciekawe dokumenty, gdzie Tuklęcz występuje. Już wiadomo, że o tej miejscowości śmiało możemy mówić pod określonymi datami. To myślę, że teraz czas na to, abyśmy powiedzieli o tych ciekawych dokumentach i opowiedzieli co w nich na temat. Tu klęcza się znajduje. To są takie rzeczywiście ciekawe dokumenty. No bo na przykład mamy dokument, którego autorem była kancelaria króla Władysława III, czyli Warnańczyka, i to był dokument wydany w budzie. Gdzie wspomina się o tym, że właśnie król Polski i Węgier, Władysław III, na prośbę Macieja, opata klasztoru świętokrzyskiego, podaje informacje dotyczące poszczególnych miejscowości stanowiących uposażenie klasztoru, wraz z wiadomością, że przenosi te wszystkie wioski z prawa polskiego na prawo niemieckie. I w dodatku jeszcze jest to dokładnie określone, że chodzi o prawo średnie. No więc mamy 1442 rok, dokument wydany w budzie, no i poświadczenie tego funkcjonowania już miejscowości w składzie uposażenia klasztoru świętokrzyskiego. I wtedy też zapisano nazwę Tuklęcza jako Tchukljancz. Thuklianz, a w następnym roku mamy taki zbiór, który się nazywa Kodeks Dyplomatyczny Małopolski. Jest ta sama informacja, ale zapisana pod rokiem 1443 i klęcz występuje wtedy jako Thuklans. No więc rzeczywiście momentami trzeba się troszkę nabiedzić, jeśli chcemy odszyfrować te Nazwy, które kiedyś zostały zapisane, a oznaczają te miejscowości dobrze nam dzisiaj znane, natomiast zagadką jest rzeczywiście dopasowanie niektórych. I czasami tak w źródłach rzeczywiście jest, że nie wiemy do końca, jak ta miejscowość dzisiaj się nazywa. Czyli może być tak, że ona zaniknęła, albo może być tak, że no, po prostu nazwę przekręcono i można było o konkretnej miejscowości mówić, a tymczasem my tej nazwy nie kojarzymy. Ale tutaj właśnie te łamańce językowe powodują, że od razu wszyscy idą w stronę dzisiejszego tuklęcza, no bo rzeczywiście tak to wygląda. Czyli już jesteśmy w tej epoce, kiedy jest ta własność klasztorna, ale też należy pamiętać, że tuklęcz, jak wynika z, już z klasztornych różnych dokumentów, był części tak zwanego stołu opaciego, czyli nie tyle należał do klasztoru jako takiego, co należał do uposażenia opata. I to były właśnie w dziejach klasztoru takie dwie ekonomiczne, rozdzielne części. Widać więc wyraźnie, że no, różniło się to właśnie, jeśli chodzi o to, kto czerpał dochody, czyli nie cały klasztor, tylko opat, z tuklęcza te dochody czerpał. Mamy oczywiście dzięki Janowi Długoszowi, który wiele miejsca poświęcił tym trzem wioskom, o, o których mówimy, w tym właśnie tuklęczowi. Informacje dotyczące tej sytuacji w drugiej połowie XV wieku. No i wiemy dzięki tej staranności naszego wielkiego historyka, że w tuklęczu. Było wtedy osiem łanów kmiecych, była również karczma, czyli wioska już była dość dobrze urządzona. Kmiecie płacili po jednej grzywnie czynszu, dawali też po trzydzieści jaj, po dwa koguty i dawali też sery, ale długoż zostawił wykropkowane miejsce czyli nie wiemy, po ile tych serów dawali. 30 jaj wiemy na pewno, dwa koguty wiemy na pewno, ale niestety ile serów, no tego już nie możemy powiedzieć. Wiemy też, że pracowali tylko po 4 dni tygodniowo pługiem, 4 dni podczas żniw. I cztery dni, kiedy kosili łąki i zwozili siano do stodoły klasztornej, która znajdowała się w tuklęczu. A oprócz tego jeszcze jest taka ciekawa informacja: podobnie zresztą jak mieszkańcy święcicy i koniemłotów, własnym zaprzęgiem wozili sól do słupi. Oczywiście wolno nam przypuszczać, że chodzi o nową słupię, dlatego że zapisano tak, ilekroć była potrzeba, czyli potrzeba klasztorna sól była wtedy no, niemalże środkiem płatniczym, więc to był bardzo ważny motyw, a tutaj widać, że no, dość dużym zaufaniem cieszyli się mieszkańcy, skoro poruczano im to y, zadanie. Wiemy też, że karczmarz płacił jeden wiadrunek czynszu. Wiadrunek, my często posługujemy się tym określeniem grzywna, albo marka, inaczej wtedy też tak zapisywano, czyli 48 groszy, a wiadrunek to była jedna czwarta grzywny, czyli 12 groszy. Wiadrunek się dzielił na 6 skońców. Także czasami jak jest takie określenie skojec, dwa, trzy, cztery skojce, no to właśnie to jest z podziału wiardunku. No i tak ta sytuacja wyglądała właśnie za Jana Długosza, ale potem się ona o tyle zmieniła, że już kiedy po kilkudziesięciu latach, czyli na przykład w XVI wieku, na początku XVI wieku, zanim z powrotem tuklęcz stał się własnością szlachecką, to już ta sytuacja wyglądała znacznie gorzej. Tak jakby nastąpiło jakieś potknięcie, tak jakby skończyły się możliwości rozwojowe, bo widać, po tych zobowiązaniach, które wiązały się z funkcjonowaniem wioski, że no już tak dużo dochodów nie można było z niej uzyskać, i ta sytuacja utrzymywała się właśnie przez dłuższy czas w XVI wieku. Ciekawe więc, jakie mogły być tego powody. Trudno nam tak jednoznacznie na ten temat powiedzieć. Natomiast bardzo ciekawy jest ten wątek dotyczący momentu, kiedy to z powrotem. Stuklęcz stał się własnością szlachecką, no bo przecież tak łatwo klasztory nie rezygnowały ze swojej własności, w tym sensie, że no, miały tutaj wcześniej przecież głównego kolatora, czyli tego, który decydował na przykład o obsadzie personalnej, którym był sam król, a tymczasem w XVI wieku okazuje się, że trzeba było jednak zrezygnować z tuklęcza. No i właśnie co takiego się stało, że zakonnicy jednak mimo wszystko zrezygnowali z tuklęczy? No, nie zrezygnowali sami, bo możemy o tym przeczytać w dziele ojca Jacka Jabłońskiego, który napisał drzewo żywota z raju, no i tak dalej, tytuł jest znacznie dłuższy. To dzieło zostało wydane w Krakowie w 1733 roku. No i tam przy różnych zapiskach dotyczących uposażenia klasztoru możemy przeczytać, że za opata klemensa Właśnie nastąpił ten moment związany z Tuklęczem. I ojciec Jabłoński tak to pisał. Zubożony zaś został w doczesne dochody, gdy Hieronim de Lasco, wojewoda sieradzki, czyli Hieronim Łaski, rodzina Łaskich, człowiek zawistny i niespokojny 300 pozwami, czyli no, w sądowych spraw trochę chyba miał, i nieusłużonymi prawnymi impertycjami weksował, i do wyliczenia znacznej sumy pieniędzy przymusił. No więc tutaj widać, że te stosunki między łaskimi, którzy stali się właścicielami okolicy, tej, o której dzisiaj mówimy, a klasztorem były bardzo napięte, i łaski przymusił klasztor do pewnych działań. Nie dosyć na tym, ale swymi sztukami. Do tego opata i braci przymusił, że sprzykrzywszy sobie niepokój z tak zawistnym, który nie tylko na fortunie, ale i na sławie szkodził, ustąpić musieli, wsi ostatnich od fundatora Bolesława Chrobrego nadanych koniemłot, święcice i tuklęczy, za skały, no i tam dalej czasów, który już nie istnieje, musieli zamienić. A więc, no, wymienione zostały te trzy miejscowości, w tym właśnie tu klęczne i dwie sąsiednie, jako te, które były właśnie zgodnie z tradycją klasztorną w tej pierwotnej fundacji. No, ale na skutek tych działań tego Hieronima de Lasco trzeba było niestety, żeby no właśnie nie narazić się na różnego rodzaju sytuacje związane z niesławą, trzeba było zgodzić się na tę jego propozycję. Ale. Ojciec Jabłoński tutaj wyjaśnił, że to nie tak łatwo się dla łaskiego wszystko skończyło, dlatego że, no i pisze tak, uznał ten lasko niełaskawy karę boską nad sobą i domem swoim, a więc to wszystko się skończyło źle, bo w oczach jego dzieci, dla których zgromadzał, zabrane są na tamten świat czyli za jego życia zmarły jego dzieci dla których to wszystko przecież gromadził. I z domu jego te dobra wyszły, i zawsze w domy inne wchodzą, dałby Bóg, aby się kiedy do klasztoru powróciły. No ale no niestety nie powróciły, bo już to była własność szlachecka. No i ponieważ te okolice, jak być może pamiętamy, znajdowały się w rękach przedstawicieli różnych możnych rodów, no to taka też była kolej rzeczy. Można by dużo mówić o tuklęczu, o poszczególnych wiekach, o poszczególnych stuleciach, kiedy to tuklęcz należał właśnie do Opalińskich, do Sieniawskich, do Czartoryskich, do Potockich, do Radziwiłów, czyli no popatrzmy, no to są największe arystokratyczne. Narody, które z tą okolicą były związane, i takie też były losy Tuklęcza, który przechodził wraz z poszczególnymi wioskami w dobra różne, bo na przykład raz był w dobrach które się nazywały łubnice, później był w dobrach, które się nazywały rytwiany, raz był w dobrach, tak jak na przykład w przypadku klasztoru, że to było 28 wiosek, później był w dobrach, tak jak na przykład u czartoryskich, że to było 11 miast i prawie 300 wiosek. To była własność Izabeli czartoryskiej, no więc tu klęcz dzielił te losy. Oczywiście możemy też powiedzieć o jakichś innych aspektach dotyczących już samych mieszkańców, bo to też są ciekawe wątki. Mówi Mówiliśmy o różnych rodach, nawet tych najbardziej znanych, które przewijały się przez tuklęcz, ale mamy chyba też dane odnośnie mieszkańców, takich powiedzmy, nie powiem, niezamożnych, ale nie takich, których znamy z kart ksiąg historii. Tak, czyli zwykłych ludzi, którzy po prostu mieszkali w tuklęczu, a o których historia często zapomina. I jeszcze powiedzmy tak, że no czasami ktoś z rodziny pamięta, ale to zwykle dotyczy naszych dziadków, pradziadków. Jak już ktoś prapra -pra pamięta, potrafi wymienić z imienia, no to sukces. Ale no zawsze staramy się trochę o tych osobach powiedzieć, jeśli mamy jakieś źródła, które dotyczą właśnie takich opisów z dawnych. I, i zawsze mamy nadzieję, że ktoś, kto słucha audycji, a ma na Nazwisko, które przytaczamy i wie, że jego ród wywodzi się na przykład z Tuklęcza, no to jakimś tkliwym wspomnieniem jednak obejmie tę pamięć o swoich przodkach. No i właśnie jest na przykład takie ciekawe zawsze źródło, czyli akta dyrekcji ubezpieczeń w Archiwum Państwowym u nas w Kielcach, taki zespół akt, czyli w połowie XIX wieku ubezpieczano się od różnych klęsk, w tym właśnie przede wszystkim od pożarów. No i w związku z tym robiono właśnie takie wykazy i mamy informacje dotyczące nie tylko tego, co było własnością hrabiego Adama Potockiego w samym Tuklęczu, ale też informacje wraz z wymiarami stodu, domów, obór poszczególnych mieszkańców, do których należeli m.in. Sebastian Kozioł, Szymon Supa, Klemens Kot, Filip Siudara, Piotr Kruk, Roch Kawalec, Antoni Strzałkowski, Łukasz Krzemień, Andrzej Gajdowski, jeszcze były rodziny Drzazgów, Siejków, Krzysztofczyków, Zająców, Koralów, Michalskich, Walasów. Jedynaków, więc sporo no, tych nazwisk mamy. I mieszkańcy mogą mieć bezpośrednie, bardzo szczegółowe informacje dotyczące ich przodków. I w tym też kontekście jest taka ciekawostka, która dotyczy tu klęcza. A tą ciekawostką jest wyróżniająca się w tamtym otoczeniu kapliczka domowa. Tak, i to spora kapliczka, jeszcze w dodatku tak interesująco wykonana na takich dwóch kolumnach, które podtrzymują daszek prowadzący do kapliczki. I w dodatku jeszcze jest to kapliczka własnoręcznie wykonana przez Izydora Nowaka, który w 1935 roku ją wystawił, dlatego że no, tęsknił po śmierci żony do tego swojego związku małżeńskiego. I zresztą jest tam też zaraz przy wejściu tabliczki nad którą znajdują się fotografie, fotografie małżonków. One są zwieńczone też krzyżem u samej góry i na tej tablicy jest taki napis na pamiątkę zmarłej Marii Nowakowej wybudował własnoręcznie kapliczkę pozostały w żalu mąż Izydor Nowak, 1935 rok. Jeśli byśmy jakieś informacji szukali o tej rodzinie Nowaków, to ja znalazłem taką wzmiankę, że oni wzięli w ślub w 1890 roku, a więc dość długo prawdopodobnie byli małżeństwem. Wtedy Izydor Nowak miał 30 lat. Pisano, że urodził się i mieszkał w Tuklęczu razem z matką Józefą a jego ojciec Marcin już wtedy nie żył. Natomiast jego żoną była 16-letnia wówczas Marianna Haczek, która urodziła się i mieszkała z rodzicami w Chrzczonowicach, była córką Idziego i Apolonii. No więc różne szczegóły dzięki właśnie temu, że zapisuje się trochę to, co dzieje się wokół nas, potem są możliwe do odtworzenia. A tutaj też taki ciekawy motyw zwróćmy uwagę na to, że żona Izydora miała na imię Marianna, chociaż później występuje jako Maria. No bo w XIX wieku nie nadawano imion Maria, absolutnie to było imię. Zresztą przez wcześniejsze stulecia też zarezerwowane dla Matki Bożej, więc mogła być Marianna, Marcjanna i tak dalej, ale nigdy nie Maria. Potem się sytuacja już zmieniła i w związku z tym w XX wieku już mogła być Maria i tego imienia swobodnie już używano. To dla porządku jeszcze na zakończenie dodajmy, że przy drodze we wschodniej części Tuklęcza stoi krzyż, który mieszkańcy w 1945 roku ustawili jako podziękowanie za ocalenie w czasie II wojny światowej. No bo tutaj ten teren, jak pamiętamy, to był teren związany właśnie z tą nawałą wojenną, szczególnie, z ofensywą styczniową w 1945 roku, i lepiej rzeczywiście, żeby nie dochodziło do takich wydarzeń, które przeżywali tutaj mieszkańcy, no jak w całym naszym regionie. W związku z tym ten napis taki na tym krzyżu u samej góry, Chryste obdasz nas spokojem. rzeczywiście jest cały czas ważny i aktualny. Już musimy kończyć dziś skróconą audycję Moc Historii. Dziękujemy już bardzo za uwagę. Cezary Jastrzębski martwiący się, kiedy my to wszystko nadrobimy. I Robert Szumielewicz. Do usłyszenia za tydzień.